Bardzo serdecznie witam dzisiaj z Kościoła Jezusowego w Cieszynie i chcę Was przywitać słowem hasła na dzisiejszy dzień, które zapisane jest w 90. psalmie w 16. wierszu. Niech się ukaże sługom Twoim dzieło Twoje, a majestat Twój synom ich. Chwała Boża! Jak możemy doświadczyć Bożej chwały? W Starym Testamencie jest piękna historia o tym, jak Mojżesz prosi Boga, ukaż mi proszę chwałę swoją. Pan Bóg mówi, chodź, stań na skalę, a ja odsunę moją rękę i będziesz mógł mnie zobaczyć. Ale nie będziesz mógł zobaczyć mojej twarzy, będziesz mógł zobaczyć mnie od tyłu. Pragnienie, marzenie, doświadczenia Bożej chwały. W jaki sposób tej Bożej chwały doświadczamy? Dla niektórych takim miejscem doświadczenia Bożej chwały może być jakaś piękna przestrzeń w przyrodzie. Dla kogoś innego, dla mnie także, tym doświadczeniem Bożej chwały jest przebywanie w takich miejscach jak to, w kościele, gdzie mogę w ciszy doświadczyć tego, jak wspaniały jest Bóg. Gdzie mogę wsłuchać się w Boże Słowo, gdzie mogę modlić się w ciszy, gdzie mogę przeżywać Bożą bliskość. Takim szczególnym doświadczeniem Bożej chwały dla mnie jest muzyka, a w szczególności muzyka organowa. W tym tygodniu będzie miało miejsce w Polsce niezwykłe muzyczne wydarzenie. Dokładnie we Wrocławiu zostaną zainaugurowane po odbudowie organy, które noszą nazwę Głos Śląska. Wspaniały instrument. Ciekawostką jest to, że w tym instrumencie znajdują się takie głosy, takie piszczałki, których dźwięk znajduje się zarówno poniżej, jak i powyżej progu ludzkiej słyszalności. No i można by zadać pytanie, w takim razie po co taka piszczałka? Po co taki dźwięk, skoro człowiek nie jest w stanie go wysłyszeć? Ma to jednak swój sens, dlatego że my ludzie muzykę odbieramy nie tylko za pomocą naszego ucha, naszego słuchu, ale muzykę odbieramy za pomocą całego naszego ciała. I myślę, że zgodzicie się ze mną, kiedy jesteśmy na koncercie, kiedy jesteśmy gdzieś, gdzie słyszymy wspaniałą muzykę, to rzeczywiście tak jest, że ten dźwięk dociera do nas nie tylko do ucha, ale dociera do serca, dociera do całego naszego ciała, wywołując nieraz dosłownie ciarki. Drodzy, i tak samo jest z Bożą chwałą, z doświadczeniem Bożej chwały. Czasami to doświadczenie Bożej bliskości, Bożej chwały, Bożej obecności w naszym życiu jest powyżej albo poniżej progu naszego fizycznego postrzegania, naszego fizycznego doświadczania. Czasami trudno nam jest stwierdzić na podstawie naszych fizycznych doświadczeń, że Pan Bóg jest blisko nas. Ale to nie znaczy, że Go nie ma. Bo On jest. On jest blisko. On jest w całej swojej chwale blisko nas. Możemy Go doświadczać w naszym sercu, możemy Go doświadczać w naszym umyśle. Kochani, i tego chcę Wam życzyć na ten nowy dzień. Kiedy szukamy Bożej chwały, kiedy szukamy Bożej bliskości, Bóg jest blisko nas. Znajdź dzisiaj taką chwilę, znajdź dzisiaj taki moment, kiedy będziesz mógł w ciszy wsłuchać się w Bożą obecność. W ciszy zreflektować Bożą bliskość. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy, napisał Jan we wstępie do Ewangelii. Ujrzeliśmy chwałę Boga. Życzę Ci tego, abyś dzisiaj, kiedy będzie kończył się ten dzień, mógł powiedzieć, dzisiaj doświadczyłem chwały Boga, mojego Pana, który jest blisko mnie. Mogłem Go odnaleźć, kiedy czytałem Jego Słowo, albo kiedy szedłem ulicą, albo w pracy, albo przy stole, albo w kościele, albo zwyczajnie jeszcze w jakiejś innej sytuacji. Życzę Ci tego, aby Pan Bóg w swojej chwale był blisko Ciebie. Pomódlmy się. Panie Boże wielki, pełen chwały, Ty stałeś się jednym z nas, stałeś się blisko, bliskim nam w Jezusie Chrystusie, abyśmy mogli doświadczać Twojej bliskości. Panie, dziękujemy Ci, że i dzisiaj jesteś blisko każdej i każdego z nas. Przemawiasz do nas,
Nawet wówczas, kiedy Twój głos jest dla nas niedosłyszalny, Ty jesteś blisko. Daj, Panie, nam doświadczyć Twojej bliskości, Twojej mocy i Twojego błogosławieństwa. Błogosław ten dzień. Błogosław każdą chwilę naszego życia. Tobie niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Błogosławionego dnia, błogosławionego doświadczania Bożej chwały. Do zobaczenia.